Po raz kolejny witam serdecznie na zawodach okręgowych 33. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Impreza organizowana jest przez Politechnikę Warszawską. Olimpiada przez te 33 lata zdobyła sobie taki bardzo wysoki prestiż. Odbywa się zawsze finał ogólnopolski, jedzie tam 80 uczestników. Mamy nadzieję, że z naszego okręgu śląskiego może 15 uczniów pojedzie na finał. W tym roku te finały są w Rzeszowie. Dzięki temu, że mamy bardzo bogatych sponsorów, każdy uczestnik otrzymuje nagrody, czasami są to nagrody finansowe, czasami są to nagrody rzeczowe. Takim sponsorem od 3 lat jest również firma Betralana. Życzę wszystkim uczestnikom, aby te wyniki były jak najlepsze, ponieważ uzyskanie połowy punktów i uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty nie tylko daje pewien prestiż uczniowi, ale także daje mu możliwość dostania się poza kolejnością, poza rekrutacją na prawie wszystkie politechniki w Polsce na wydziały budownictwa.